Komitet Nauk Pra i Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk oraz Polska Akademia Nauk zapraszają na film z serii Wywiady z profesorami archeologii. Wywiad z profesorem Krzysztofem Nowickim, część czwarta. O pierwszych badaniach wykopaliskowych. Tak, po pierwszym roku studiów, 76 rok, Biskupiec, dobrze chyba pamiętam, tu pod Warszawą, Dymarki, duże pole, wielu studentów, nas kilkadziesiąt osób pracujących, magister Wojda tylko od czasu do czasu zjawiający się na wykopaliskach, wykopaliska prowadzone przez magistrantów głównie, no, co powodowało czasami, że magister Wojda wybuchał, ponieważ przyjeżdżał i widział Dymarki na grzybkach piaskowych na przykład, się strasznie denerwował. Ale mówię, dla mnie to były pierwsze wykopaliska, zacząłem uczyć się rysunku, ale w większości to były prace te ziemne. No, student pierwszego roku, wiadomo, że niewiele umie, więc nie może jeszcze brać udziału w rejestracji zabytków, dokumentacji i tak dalej. Ale już jakieś pierwsze takie podejścia do rysunku mieliśmy. Natomiast drugie wykopaliska, rok 77, to rzeczywiście Somerset Level Project w zachodniej Anglii. Bardzo takie specyficzne wykopaliska, bo to odkopywanie i oczyszczanie takich traktów, dróg, mostków prowadzonych przez obszary bagienne. Od neolitu przez epokę brązu, to głównie czwarte, trzecie tysiąclecie to było głównie. No i tam żeśmy trochę nauczyli się cierpliwości, tego właśnie leżenia na desce, mokrej desce przez 8 godzin i oczyszczania kawałka. Ale wtedy też nauczyliśmy się jednej rzeczy, bo bardzo często podchodził do nas ten prowadzący Anglik i wręcz krzyczał quickly, quickly, co oznaczało szybciej, szybciej, bo my żeśmy też nie byli przyzwyczajeni, że oprócz tego, że trzeba w archeologii, w czasie wykopalisk pracować starannie, dokładnie, to też trzeba jednak starać się to robić w miarę szybko. A dlaczego tak było, to ja dopiero się dowiedziałem po kilku latach, jak zacząłem pracować pełną parą na wykopaliskach ratunkowych w południowo-zachodnich Niemczech. To były typowe wykopaliska ratunkowe. Ale to już jest, mówię, ten etap mojej działalności, kiedy ja już tutaj pracowałem i co roku wyjeżdżałem na 2-3 miesiące do Badeni-Wirtembergi i tam prowadziłem wykopaliska w ramach tych wykopalisk Landesdenkmalamtu w Stuttgarcie. I tam rzeczywiście nauczyłem się porządku, nauczyłem się dyscypliny, nauczyłem się jak pracować szybko i dobrze, nauczyłem się wspaniałego tej hierarchii zarządzania. Tam oczywiście zgrzyty zawsze jakieś tam były, ale przeszedłem tam od tego najniższego szczebla po szczebel już taki, że jak prowadzący wykopaliska wyjeżdżał na 2 dni czy 3 dni, to powierzał mi, żebym ja tym zarządzał, pilnował, mierzył. Później przede wszystkim rysowałem, dlatego że z tym rysunkiem zawsze miałem jakoś, dobrze sobie radziłem, rysowałem szybciej, pokazałem im, że rysuję szybciej i dokładniej niż pantograf, a najpierw krzyczeli na mnie, że dlaczego nie używam pantografu, więc zrobiliśmy konkurs i 3 ludzi czy 2 ludzi malowało pantografem, a ja ręcznie i wychodziło, że ja nie tylko, że lepiej, ale i szybciej, więc potem miałem oficjalne zezwolenie dyrektora, że ja mogę bez pantografu pracować. Ale te wykopaliska w Anglii, a potem w Niemczech rzeczywiście nauczyły mnie bardzo wielu rzeczy i myślę, że pozytywnych rzeczy, chociaż były też różnice między Niemcami a Anglią. Już wtedy, to były lata 70. i 80., że Niemcy rzeczywiście tacy bardziej dokładni, skoncentrowani na tej dokumentacji, natomiast Anglicy oprócz tej, powiedzmy, byli
szybsi i mniej dokładni, jeśli chodzi o dokumentowanie, natomiast więcej rzucali już takich interpretacyjnych myśli w trakcie wykopalisk. I więcej było też dyskusji pomiędzy poszczególnymi członkami ekipy, niż to miało miejsce w Niemczech. Ale obydwa kraje dały mi bardzo, bardzo wiele. To nie znaczy, że nie pracowałem na wykopaliskach w Polsce, bo jednocześnie z wykopaliskami w Anglii, to końcówka lat 70. dosyć intensywnie pracowałem również w Polsce z naszymi kolegami z archeologii pradziejowej. Jakoś przykleiłem się do nich, chociaż nasi koledzy z archeologii pradziejowej uważali faraonów, czyli studentów archeologii śródziemnomorskiej, za tych, co mieli dwie lewe ręce, co nie rozumieli archeologii w ogóle, tylko się zastanawiali nad kolejnym stylem, kolumny, wazy i tak dalej. Ja chciałem się od nich nauczyć, nauczyłem się też sporo. Z obecnych pracowników Uniwersytetu Warszawskiego, pod kierunkiem których pracowałem wówczas, chociaż byli ode mnie tylko rówieśnikami, albo tylko rok czy dwa starsi, to był Karol Szymczak, Alek Bursze, to z tych, co byłem najbliżej. Wykopaliska różnego rodzaju, bo Z Karolem Szymczakiem to był syłkowy paleolit, to było przesiewanie tych metrów kwadratowych, kolejnych metrów i poszukiwanie krzemieni łupanych. A w takim pięknym młodniku nad granicą, na Suwalszczyźnie nad granicą rosyjską. Była też epoka wpływów rzymskich, wczesne żelazo, cmentarzysko, osada. Była średniowieczna osada, była epoka brązu. Podobnie zresztą w Niemczech. Tam w Niemczech kopaliśmy od epoki brązu po okres nowożytny, także wszystko było. Była i duża architektura, i groby, i cmentarze, ciało palne i szkieletowe, wszystko. Wszystko. Także to mi rzeczywiście dało wspaniałe przygotowanie praktyczne. A poza tym prowadziłem tutaj badania powierzchniowe, co też mnie przyzwyczaiło do pewnych zachowań i do spojrzenia na archeologię w kontekście geograficznym, w kontekście krajobrazu. To, co później się okazało chyba najbardziej wartościowe w mojej pracy na Krecie. Właśnie, że człowiek istnieje w krajobrazie, w pewnym kontekście i ten krajobraz trzeba zrozumieć, poznać, żeby zrozumieć zachowania ludzkie. Także to były te początki, a później, chociaż w Niemczech moja działalność wykopaliskowa trwała prawie do połowy lat 90., także to dosyć długo, ponad 10 lat w Niemczech prowadziłem. Tak to wyglądało, zanim przeszedłem na wykopaliska na terenie Krety, chociaż to już też w latach 80. pierwsze takie podejście. Jak wygląda dzienna rutyna badań wykopaliskowych? Tak, ale to jest, wie pan, to jest tak, że zależy, gdzie się kopało, z kim się kopało, a w jakich warunkach się kopało. Dlatego, że gdybym miał mówić o dziennej rutynie, to ona naprawdę wyglądała inaczej. Inaczej tu w Biskupcu, kiedy ja dojeżdżałem rano na stanowisko, tam się tylko przebierałem i rozpoczynałem pracę z przerwami i potem zwijałem to wszystko i wracałem do Warszawy, a inaczej to wyglądało, kiedy my żeśmy mieszkali, prawda? Najczęściej w szkołach mieszkaliśmy, w szkole gdzieś w wiosce pod granicą rosyjską. Fantastyczna rzecz, tylko rzeczywiście materace na ziemi, wtedy jeszcze kartki pojawiły się na wszystko, rok 80., potem 81. i musieliśmy jeszcze aprowizację załatwiać w ten sposób, że to się od rolnika kupowało trochę mięsa, mleko, grzyby się zbierało i się kupowało w sklepie to, co jest, a poza tym dyrektor szkoły zaoferował, że wszystko, co w ogródku warzywnym, to nasze. Oczywiście wieczorem to gitara,
wino i my wypijaliśmy wtedy wino węgierskie i miejscowi na nas patrzyli z wyrzutem, mówiłem, chłopcy, nie kupujcie tego świństwa, tym się otrujecie. I polowali na rodzime wino jabłkowe, wówczas produkowane w Polsce. Jeśli chodzi o dokumentację, no to znów każdy prowadzący, każde stanowisko niejako inaczej było prowadzone. Ale ja tak z dokumentacją, jeśli chodzi o tą solidną dokumentację, archiwizacją dokumentacji i procedurą w dokumentacji, to dopiero się przeszedłem przez to właściwie dopiero w Niemczech. Bo tam ja też mieszkałem w baraku wykopaliskowym i pracowałem też popołudniami, wieczorami nad tą dokumentacją, miałem dostęp do tego i z tym się zapoznawałem od początku do końca. Natomiast tutaj to trochę na zasadzie usługi, że tu się rysowało, tu się coś opisywało, ale nie nauczyłem się tu w polskich wykopaliskach całego procesu dokumentacyjnego. To dopiero nastąpiło w Niemczech, włącznie z fotografią, z archiwizacją fotografii itd., itd. Także ja myślę, że tak jest i podobnie i dzisiaj są wykopaliska i wykopaliska. Naprawdę prawdopodobnie, bo w tej chwili nie wiem, co się dzieje na wykopaliskach w Polsce, ale podejrzewam, że są doskonale prowadzone wykopaliska i są prawdopodobnie wykopaliska prowadzone skandalicznie. No ale mówię, nie mi to oceniać. Ja teraz mogę bardziej oceniać wykopaliska, które są prowadzone na Krecie, w Grecji. I to też nie jest takie łatwe, ta ocena też nie jest taka łatwa, chociaż widać pewne różnice między tradycjami. Tradycja anglosaska, tradycja francuska, tradycja włoska. Widać pewne różnice, no i plusy i minusy. Natomiast nie ma, ja bym się bał przed generalizowaniem, bo tu naprawdę trzeba by było każdy przypadek omówić oddzielnie. Ja myślę, że w tamtych latach na ówczesne warunki w Polsce te przynajmniej wykopaliska, w których ja brałem udział, były prowadzone solidnie, były prowadzone tak, jak powinny być, mówię, w takich warunkach, jakie panowały.